Smok ostrzy pazury. Henry Kissinger napisał o Chinach, by wytłumaczyć Amerykanom chińską kulturę polityczną, ale nauki z niej może czerpać cały świat także sami Chińczycy. Adam Krzemiński. Wiek XXI będzie sceną chińsko-amerykańskiego pojedynku stulecia, twierdzi profesor Chińskiej Akademii Sztabu Generalnego, pułkownik Liu Mingfu. W chińskim marzeniu, od roku szeroko dyskutowanym po obu stronach Pacyfiku. Prasa chińska, co prawda, książkę skrytykowała, ale słowa padły: wyłącznie pokojowy wzrost Chin to mrzonka. Wobec niemoralnego zachodu, Chiny nie mogą opierać się jedynie na swych tradycyjnych cnotach. Muszą być zdolne podjąć i wygrać wojnę z Zachodem. Zatem po 40 latach odwilży na Pacyfiku, a nawet sojuszu chińsko-amerykańskiego, który walnie przyczynił się do upadku ZSRR i niewyobrażalnego rozwoju gospodarczego Chin, nowa epoka lodowa? Nastroje nie są najlepsze. Amerykanów irytuje zaniżony kurs chińskiej waluty, który powoduje gigantyczne nadwyżki w handlu z USA, a Chińczyków. Rozczarowuje amerykański kapitalizm, który wpycha Chiny w dolarową pułapkę. Skupując amerykańskie obligacje, Chińczycy stali się nie tylko wierzycielami, ale i zakładnikami Ameryki. 88-letni Henry Kissinger, który w 1971 roku przygotował sensacyjną wizytę prezydenta Nixona w Pekinie, przestrzega, że dzisiejsze stosunki chińsko-amerykańskie przypominają konflikt niemiecko-brytyjski sprzed stu lat. Zjednoczone przez Bismarka prężne i butne cesarstwo niemieckie ambitnym programem rozbudowy floty wojennej i swą arogancką polityką kolonialną zagroziło brytyjskim szlakom komunikacyjnym.